przecież to będzie w przyszłą sobotę. Chyba ci się coś pokrąciło w głowie, Tereska. A może jak ty tam w tej Gdyni tyle lat siedzisz, może ty się nas kociewiaków tu wstydzisz, co? Ale Andziu, ja też jestem z Kociewia. A dla kociewianki rodzinne strony to świętość. Wiesz, Tereska, we wsi gadeli, że w zeszła sobota spacerowałeś się z takim przystojnym chłopem po sklepie. Andziula, to mój dziubulek chodził ze mną po sklepie. Rany, jasne z mądrym. Tereska, jaż mnie strach obleciał. Trzecia łońskiego roku tu pochowałaś swojego dziubulka. Ależ Andziu, to trzeciego męża pochowałam. Mój czwarty mąż w zeszłą sobotę zwiedzał ze mną rodzinne strony. Wiesz, Andziu, wprawdzie dziubulek trochę nie dosłyszy, ale jest taki kochany. No wiesz, jak widzi Tereska, że tobie bardziej kochane to jest dziubulkowe konto w banku, niż są dziubulek. A żeby ten twój dziubulek tak jeszcze trochę nie dowidział, do psierku ty byś miała wygoda, na nie? Andziu, a to dziś jest ten festyn? No przecia! A pamiętasz ty, jakie my breberie wyczyniali, jak my na muzyka chodzili do remizy? Pamiętam. Pamiętam, że mój pierwszy mąż lubił tańczyć polkę. No, ja no chcę przybacz, Tereska, jak to jedno raz w remizie było. Tam twój Januszek tak chwatko tańcował polka, jaż mu buksy pankli. Pamiętam, jak tam wesoło było, ale tam takie przeciągi były. I ty myślisz, Tereska, że to od przeciągów takich cud w buksach dało? Oho, te twoje żarciki, Andziu. A pamiętasz, jak na twoim weselu zawieruszył się budzik i młody nie mógł go wykupić? O, pamiętam, pamiętam. To się tak miło wspomina. Ale wiesz, Tereska, ja muszę kończyć, bo mój chłop nie może pojąć, że co miesiąc rozmowy są drogsze. Wesołej zabawy, do zobaczenia. Do zobaczenia, Tereska, pa. Będę w przyszłą sobotę. Pa, za ustki. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak już ja tu jestem, to jeszcze posłuchaj ta trochę brawanzania. Nie takie przysłowie i nie tylko u nas, ale w całej Polsce. Ludzie często mówią, jak cię widzą, tak cię piszą. Ale tak nas prawda, to zawdy tak nie jest. Bo powiem, jak to jedno razo było. Moje sąsiady, takie duże bambry, mają jano jedna córa, Marinka. No, wam powiem, że dziewucha urodziwa i uczona też, i ma tak co wianc, i z przoczku, i z tyłu. Ale jej matka, Leosia, szuka kawalera dla swojej jedynaczki podług swojej woli. A z tego to jano permityje są. Jedno razo, to już było takie wieczora, podlewałam sobie w ogródku, w siatki. Jechał kele mnie na kole, tak pocielantnie obuty kawaler. Stanęł i się mnie pyta, czy jedzie dobro drogo do Marinki. Gadam, no toć to już tu, pod górko jest. To będzie w przyszłą sobotę. Ale wie ta co, że z tych łatwości chyba spuściłam byczka, a nie krowa. Bieda, tam cudzy, pierwszy się stawił do pomocy. Ale mój byczek, jak zobaczył te czerwone buksy, jak ruszył, toć to był taki pościg, jak w Pampelunie, w Hiszpanii. Najpierw knabas wylądował na grzbiecie zwierza,
wtedy dał zaca bez płot i szedł się jak strzała. Jana Damka się została u Leosi. No, masz prawda, teraz jedno pedało. A w niedzielę, jak szłam do kościoła, była wystawa obrazów. Na jednym obrazie była namalowana dama, a miała te same zgrajne ślepsia, co Marinka. No, wypisz, wymaluj, Leosina Marinka. I wie ta, kogo tam widziało? Pod kościołem stojał tam pocielantnie obuty kawaler w czerwonych buksach i se żartował z naszym proboszczulką. A po mszy ksiądz powiedział, że wszyscy mogą sobie obejrzeć wystawę obrazów słynnego malarza. I to za darmo. No, wtedy to dopiero się zaczęło. Jeszcze nie byłam dobrze zlazła po krepach ze z kościoła, jak już jak taki raruk nastroszony stojała Leosia ze swoją Marinką i dawaj mnie za ranka wszadrać, a na mnie wrzeszczyć, że to jest moja wina, czemu żam kawalera od Marinki przepędziła. Gadam, Leosia, co ty tu za brewerię pod kościołem wyczyniasz? Co ty na mnie tak wrzeszczysz? Toć to nie jest moja wina. Ale Leosia na to, czym prędzej mam kawalera nazad przyprowadzić? Jano, żeby insze buksy obu. No jasne z modrym, tego jest za wiele, gadom Leosia. Tak to ty ziancia nie znajdziesz, bo toć czy to je ważne, że ktoś jej inaczej obuty, to nie jest żadna fela. Oj, Leosia, Leosia, tak ty ziancia nie znajdziesz. Nie wiem.